Panie Pawle, skąd pan pochodzi? Z Prustiwiecie pod Augustowem. Gdzie pana spotykam, podczas czego pana spotykam? Na trasie 812, kierunek Chełm. No i biegnę dookoła Polski. Z czym? Z tym wozem, na którym jest przesłanie trzeźwo dookoła Polski. Promuję trzeźwość. Promuję trzeźwość. Czy to już któryś raz z kolei, mi się wydaje? Piąty raz. Piąty raz dookoła Polski. Tak. Z tym samym hasłem? Tak. Tego nigdy za wiele? Nie. No nadal piją. No właśnie, czy to jest przypadłość Polaków, czy w ogóle nasza wschodnia kultura tak to wymaga? Piją bardziej z biedy. Z biedy? Tak, bo z radości to się pije tam raz na święta. Biegnie pan drogami wojewódzkimi. Jak te nasze drogi wyglądają w tym momencie? Lepiej. Dobrze. Z roku na rok jest lepiej? Tak. Krzyże mijamy po drodze. Liczy pan te krzyże? Żegnam się przy krzyżach. Takie może przesąd albo konieczność. Do czego zmierzam? Bo te krzyże w większości spowodowane chyba właśnie tym, że nie stosujemy się do pewnych zasad ruchu drogowego. A jest dużo motocyklistów, się porozbijali. Mija się dużo takich. Alkohol chyba też w tym tutaj gra rolę. Tak, jak najbardziej. Dookoła Polski wyruszył pan? 1 lutego. 1 lutego z Augustowa. Mhm. W tym momencie Biała Podlaska, dzisiaj przystanek we Włodawie. Przed Włodawą. Gdzieś przed Włodawą, jeszcze nie wiem gdzie. Śpię w tym wózku, także no właśnie, nie... chciałem zapytać, to jest pana na ten czas mieszkanie i dom? Tak, bo w małej miejscowości na noc mi trafiają, nie ma żadnych zajazdów, ni hoteli. Ktoś pana sekuruje, czy tak samotnie? Sam samotny bieg. Z tego co wiem, to pan brata ma również też, który biega. Tak, mój brat Piotr obiegł całą ziemię. Pan biegnie z tym przesłaniem, to jednak trochę na ludzi wpływa, ktoś się na to patrzy? Powiem, że bardzo dużo mnie zatrzymuje alkoholików byłych, co pili, przestali pić 10 czy 20 lat, rozmawiają ze mną. I tacy, co nie mogą przestać, pytają, jak to zrobić. Bo ja sam też piłem. Aha. Piłem, czyli... dużo piłem, bardzo dużo. Jaka jest reakcja kierowców, rowerzystów, motocyklistów? Jak pan przyjeżdża, zatrzymuje się? Ogólnie jest dobrze, ale jeden na tysiąc się znajdzie taki, co tam zatrąbi, bo mu tam ciężko ominąć. Ale ogólnie dobrze. Ile to cudo waży? 70 kilo. I pan biegnie z tym? Tak, tu jest dobrze, bo płasko, ale za Przemyślem będą góry i gór będzie 800 km. No właśnie chciałem zapytać, jak to jest z tym podjazdem u nas na wiadukt, był na Janowskiej podjazd, później tunel? Podbiegłem, bo to są takie delikatne, bo krótkie są podjazdy, ale za Przemyślem są po 7 km takie wzniesienia. Kiedy pan skończy ten swój bieg? Gdzieś około 40 dni jeszcze mi zostało. Czyli na wiosnę? No tak, bliżej wiosny. Bliżej wiosny. Czego życzyć? Ciepła. Ciepła, ciepła. No bo w tym pan śpi, o tym żeśmy też tak rozmawiali. Za ciepło tu nie jest. Nie, jest tak 2 stopnie cieplej jak na zewnątrz. 2 stopnie cieplej jak na zewnątrz. Co po drodze jemy? Co po drodze pijemy? Kupuję w Biedronkach, w takich sklepach bułki, pączka, chociaż już pączki, już mam dosyć tych pączków. I tam parzę herbatę, bo mam taką kuchenkę gazową. Napoje. Czy zdarzają się ludzie, którzy obserwują pana na Facebooku, pana poczynania i czy wychodzą czasami i czekają na pana z gorącą herbatą na przykład? Z herbatą jak na razie nie, ale byli tacy, co dodali wodę mineralną, jakiś baton, banana, takie rzeczy. Wychodzą, tak, bardzo dużo. Węglowodany są potrzebne w takim biegu. Abyśmy być może nauczyli się kiedyś, że jednak alkohol i droga i samochód i kierownica to jednak nie jest dobre połączenie. Tak. Lepiej nie pić. Człowiek pijany to nic nie zrobi, a trzeźwo to można obiec Polskę i to kilka razy.